Dobra. Nagrywanie włączone. Zobaczymy, ile to w ogóle będzie Co trwało, ma pan dzisiaj? zajmowało. Ma pan się ładuje jutro? Słucham? Ma pan się dopiero ładuje? Tak, ładuje mi się mapa, jestem w połowie. No ale włączyłem, żeby pogadać z kim graliśmy, nie? Z jakimś, że jakiś Clan Sof, LED, LFD, jakiś. No szpondery, szpondery. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych lagów ani tym podobne. Dobra, no to jest już start. Naciśnij start. U mnie już jest. Dobra. Jeden z tych typów zaczyna od budowy kompanii piechoty, drugi leci chyba po amunicję. Właśnie zastanawiam, czy obejrzeć to perspektywy powiedzmy mojej, czy całą mapę zaznaczyć, żeby to było widać. Nie no, zaznacz, żeby była cała mapa. Tam gdzieś tam mgła wojny, nie, to odznacz. No. No to jest wszystko. Na razie, wiesz, on wysłał na środek, ja po amunicję, taktyka podobna. Nie. Grenaderów szturmowych chyba będzie tam, raszował nim. Nie, leciał na gwiazdkę koleś. Nie zatrzymał się na amo. Na gwiazdkę leciał. Ja się zatrzymałem na amo. No. Przez to się nie spotkaliśmy. Ale patrz ile on. Raz, dwa. A, te szturmowe grupy zrobili, nie? No. Grenadierzy szturmowi. Zaraz tu będą właśnie. No ja już miałem też dwa oddziały. Miałem jeden oddział poborowych. Leciałem na gwiazdkę i wycofałem saperów. Punkt. No i tu miałem starcie. Oni już robili zasieki inżynierami, a ja ze szturmowcami. Szturmowcy. Wszystko zabrutowało. No i ci szturmowcy są dobrzy na bliską odległość, bo mają MP40. Wbili się w moje wojska. Masakra, nie? Chłopaki nie umieli wycelować karabinami moimi. Za bliska odległość. Z nimi to nie ma co właśnie. No nie ma co. Bo oni się tam Wycofałem. muszą myśleć z dystansu i naprawdę. O. Ja od razu leciałem dwoma oddziałami inżynierami i drugą poborowymi. Tutaj chyba rzuciłem Mołotowa z tego co pamiętam. Moje chłopaki tutaj biegną ze wsparciem, Tak, aczkolwiek. rzuciłem Mołotowa, ale oni patrz, uciekli kurde, nie? Ale to jakąś głupią stronę uciekają. Jakoś udało mi się pogonić ich. Widzę, że pan most od razu zasieki robią mostu. Co oni, No, podwójne? wszystkie te drogi od północy zastawili, oprócz O. na samym, no na środku właściwie. O. Te dwa mosty. Bardziej gotowi nie będziemy. No, zasieki walnęli tutaj. Pamiętam, że pierwszy taki konkretny atak to od południa będzie. No, To coś tam znaczy, było. nie? Dość późno oni paliwo przejęli. No, myślałem, że wcześniej to zrobią. Ja też próbowałem na północ lecieć, ale od razu te ekipy na mnie. Gnoje nas wybijają! Musiałem wycofać. Te drzewa jak się palą w ogóle, nie? Co tam rzuciłem młotowem dwa cały czas. No, dobre. Fajnie to wygląda. Ja się próbowałem teraz przebijać tą północą, bo to To już była. jednego CK ma nie zrobili. No, szybko. Starałem się jakoś robić na dużą odległość, na dystans siepać tych szturmowców. Moi w rzece w ogóle. Szkoble, że MP40, no. Bunkry już robią. Przy Tak. środkowej gwiazdce.
zostali kolejni poborowi. Celują w nas! Krwawimy, towarzysz! A próbowałem się teraz przebić północą, ale ciężko. Od południa teraz się przebijają. No, tak. Gwiazdkę zdobyłem jednym kolesiem, wycofałem fartem masakrycznym. W ogóle jak leciał. Zlatują pociski! Nie żyje! Szturmowców mi brakowało, chyba nie wiem czy tam nie robiłem. Co? Szturmowców brakowało, żebym pogonił tych ich szturmowców, grandierów szturmowych. Bo poborowymi ciężko naprawdę. No widzisz jak ile ludzi. Do szturmowców to jest tam pod koniec się w tym w czasie lejt, nie się pojawia. O. Środek oni mają obronę, a my nic nie mieliśmy wojska na środku. Zaberzy w gotowości. Oddziały szturmowe czekają na przydział. No to ja dopiero mogłem szturmowców robić. I chyba robiłem, z tego co pamiętam. No. Pa, wyczuli, że na środku nie ma nikogo i na północ wojska skierowali. Ty wycofałeś przez rzekę. Tu na południu jak ten oddział szturmowców się wkradł. No właśnie, tam nikt nie pilnował. Ja leciałem po borowym przejąć tamten punkt. Tu i chyba szturmowców wziąłem. Zaraz tak wściekle od południa będą atakować. Czego wam trzeba, towarzysz? O. Już wóz mają. Transporter. Dzięki oddziałom szturmowym zmiażdżymy wroga. Coś na początku pisali, powodzenia nam, coś takiego, nie? No, to wiadomo, zawsze się tak pisze. Aha. No ale kolesie mieli pewność siebie, bo kurde, zaczęli z takimi... Małe poziomy mamy. No, bolaszki. Zlekceważyli. Tak. No ale jeszcze ci, co oglądają, to nie wiedzą, że... Jak się skończy. W tym momencie, na razie, no jest taki remis, a nawet przegrywamy. No ja tu już wziąłem szturmowców. Tu już wyczyściliśmy. Tak. Na południe wysłałem. W sumie to był trochę błąd, bo mogłem też na północ wysłać. Bo oni mają na północy samą piechotę. A na południu będą mieli wozy. Jeżdżą wozami. Zaraz się tu moje ciężkie moździerze pojawią. Będą czesać. Ja zbudowałem jeden ten skład paliwa. Aha, widzę. Opa, i teraz się zacznie właściwie już tak konkretnie. No. Mają osłonę jednego wozu. Zmiotacze. Raz, dwa, trzy. Tu nas trochę zaskoczyli. Grandierzy szturmowi. No praktycznie co mieliśmy obrony. Ja miałem szturmowców i poborowych. No szturmowcy na piechotę, ale no wóz jest, tak? Poborowymi wysłałem ich, żeby zrobili... A jeszcze nie miałem tych granatów przeciwpancernych. No, tak dopiero samo, otworzyłem. Tutaj zobaczyłem pierwszy ten pojazd, to zacząłem robić. No. Także to mi się... Zginęli mi nawet. Wszyscy poborowi, nie? Spaleni zostali. Z turmowcami coś nad nami próbowałem, ale... No szans. Musiałem wycofać. A, jakieś kopki leżą, noga. Jakiś kop rozwalony, zobacz sobie. Jeden się tak zwija z bólu, a drugi bez nóg. Jeden szkop się zwija z bólu, drugi jest bez nóg. Po prawej, na samym starciu, co? Pali się wszystko. Kurde, moich chłopaków. To twoi nagry. A oni się wycofali i my się wycofaliśmy. Na środku pełno trupów. Pełno trupów, no. Można teraz lokalizować pojazdy nieprzyjaciela.
tu się toczyła walka, ja na północy leciałem chłopakami przejmować, tylko tam sobie był bunkier zrobiony. Aha. Tak nie dało się przejść. Bunkrami od północy. No. Tutaj moje chłopaki za wozem schowani czekali. Twoje te Maksimy. Raz. Jedna Maksima. Armatę dobrze zrobiłeś. Gotowi na wszystko! No nie, jakoś raz, dwa chyba ją zniszczą. No, było coś. Ja ją potem przejąłem. Ci naprawili wóz. Jadą następnym. To było chyba najcięższe chwile. Tak nas kopcili. Armata poszła. A kto zniszczył ten wóz? Jak to się stało? Granatem. Ja? No ja rzuciłem granat. Rzuciłem ten... Nie? No. To granatem. No bo moi byli przywożeni. Zawozu siepią. Moich czterech. Szkopów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dużo. Cały oddział poszedł mi. Na ziemię! Nie, jeden uciekł. Ja tu przejąłem armatę i chyba zniszczyłem wóz. Chociaż nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Naszego ducha na pewno nie złapie. Co nie celowało. Odparci. No, fartem. Ten jeszcze maszynowy siepał nas. Rzuciłem nadę. Ciach. Bang. Z armaty, z moździerza. Tam wycofali się tym pancernem. Tutaj teraz tą pułapkę założyłem na południu. Pierwszą. Aha. Czyli co, zrobiłeś... Minę i ładunek. Minę i ładunek, no. Dobra, to już ostatni. Działo przeciwpancerne... Na środku zebrali już widzę. O, wojska. A my nie mieliśmy nic, jakby wjechali, to byłoby źle. Widziałeś kiedyś, żeby generał maszerował? To jest właśnie fajne, bo jakbyśmy z kompem grali, to ze wszystkich stron zaraz by atakował. No. Przybyli nowi! Tylko mnie atakuje, nie broni się, tylko atakuje. To czołg mały. Bień. Że... Co to pisze na tym czołgu? Biały? Wapros? Mały? Chyba biały i wapros, tak mi się daje. Chociaż nie wiem. Bo pabieda może. Albo. Teraz właśnie polecieliśmy, chyba zwiad będę robił tym czołgiem. Na północy, no. Jeden czołg, a tutaj czekają już na niego. Armata, panzerszreki, wóz. No dawaj mały. Tu już moździerze będą siepać. Biać! Już myślałem, że się tych czołgów nie doczekam! Ja już te 34 robię. Niszczyciela tam.
Ale zastanawiałem się, czy dobry to był pomysł wycofać na wzgórze na południu. Czy nie lepiej bronić się przy rzece? Ale wiesz, jeśli chodzi o to, co tam zrobiłem, tą minę z ładunkiem. A, o to, no tak. To ona by mogła, wiesz, w czasie walki tam eksplodować do jakiegoś pocisku monitorzowego na przykład. O mój, wjechał. Wariat. I pa, i uciekł. Przy moście jest mina. Tam wcześniej założyłem i bardziej teraz czołg się nadzieje na nią. Ale sama niestety bez ładunku. Aha. No bo tak... Gdzie? Czekaj. Ucha. A no sama, jest silnik. Jakby ładunek to byłoby ładne. No i tu mnie zniszczyli mojego małego czołga. Nieprzyjaciel zniszczył. Ale tutaj C4 już stoi na wzgórzu. Się pierwok. Twój niszczyciel wjeżdża. O, to wpali. Wycofały się szkopki. Wróg nas atakuje! Krwawimy, towarzysz! Ogromnie. No. Bo wycofali wojska i na armatą coś próbowali, że co mi chodziło. No. Nie wiem, czy tu nie walną mojego T-34. Z armaty? No, ale chyba nie. Chyba nie. Jak się kopci ten czołg, jaki czarny dym z tego czołgu szkopskiego, z czwórki. Czarny dym się unosi, trupy. Moździerze nękają ich. O. Pa, się pali chyba tą armatą mojego T-30. No nie. Nie strzela. No nie, ja, ja. Ty moździerzami gdzie tu cisnąłeś? Wszędzie tam, nie? Gdzie widziałem, że jakiś bunkier stoi, no. Matka. Teraz chyba założyłeś te, na moście, nie? Taką bułapkę. Tak. Znaczy szturmowcami, patrzcie, to w ogóle jak poświęciłem szturmowców na północy. CKM i taka ekipa. Masakra była ta. Nie, zlikwidowałeś to. Albo zlikwidowałem, możliwe. Za płotem jak się bronią, nie? Między płotami, między sztachetami się pią. Nie wstawaj! Nie, że zakładają ich na moście. No, zakładają moje chłopaki. Miny i ładunek, dobrze. Nie, zniszczyli mi tych szumowców chyba. No, zniszczyli mi. Wszystkich pod płotem. Płoty, sztachety latały na północy. A te 34 przyjechały i pogonił. Trochę spóźnił się. Świeże jednostki na placu. Patrz, patrz na południowy most, szybko. Znaczy południowe przejście przez. No, no, atakują. Drużyna w komplecie! Czekaj, co tam się wydarzy. Masz to? Mam to na południu, no. Lecą dwie ekipy. Jedna pan ze Shreki. No. Łaj! Piękne to było, flaki. A ten czołg stoi, kurde, zasrany, nie? Koleś od razu weszli, patrzą czy ranni są, żyją. Boi się iść do przodu. Tak, tak. Oddziały szturmowe czekają na przyjście. Nasi czekają. No i się zastanawiali grubo, czy się opłaca iść, nie? A tam już armatki. Tak. Tu na północy była ciężka też walka. Próbowali się czołgami piechotą przebić. No, na południe ujechali. Jogi!
armaty mi zniszczyli. Ale czołg dostał. Obrywamy! I tu się wycofali. Spierdzielają. No, pogonieni. O kurczę, nie widziałem jak most spierdzielną. Ty, ja też nie. Ciekawe, co tam wpadło na niego. O. Chyba jakaś piechota. Możliwe, bo nie widzę żadnego wraku. No ale patrz, bo wiesz, uchechani, bo trzy moździerze za mostem, to pewnie wiesz. Pewnie, że rozwalą, a nie doszli. Bo cóż, moździerze to żadnej obrony nie mają. Tu niepotrzebnie wjechać tym niszczycielem. Znaczy niepotrzebnie. Działo, pan szeregi, czołg. Trochę zabrakło, żeby go rozwalić. T-34 gotowy do walki. Tu się spalił. No i teraz to my będziemy ich spychać. No. Ja mam 3 T-34. Dwie na północy przy rzece. Tu przejmujemy. I oni teraz całą falę kierowali na środek. Z tego co widzę. Wszystko kierowali na środek teraz. Taką linię w ogóle mieli. Nie wiem, o co chodziło im. Widać, że w defensywę się ustawili. Armaty już tutaj. Ty tam od północy jakiś kompliczał, przemycasz. No. Z obstawą poborowych. Konwój jedzie, no. A wiesz, o co mi chodziło? Z boku i zaatakować, bo nie środkiem. Ja sobie ustawiam tutaj. Czy już patrzą, o jeden czołg, damy radę. Patrzą drugi, będzie ciężej. A tu coś tam jeszcze jedzie, trzeci. I się wycofali. Byli w potrzasku. Niszczyciel trochę rozdupcony. Ponosimy straty! Wycofali się. To im, oni mieli dwa czołgi, dwa wozy. Mieliśmy 3 czołgi, jeden niszczyciel. Ostrzał naszych pozycji! Ja poleciałem chłopakami na południu. Jeden koleś leciał, zwiat chciał zrobić. Rozstrzelali. O, na piechotę nie było sensu iść. Zostaliśmy tutaj okopani. Ten konwój to był dobry pomysł. Bo jakbym chciał od środka iść, to mnie doszedł tam. To musiałem przez rzekę. Pa, w ogóle punktów mieliśmy połowę, nie? Dopiero teraz zaczęliśmy odzyskiwać punkty. No. Przez większy czas właśnie, gdy to nie będzie gwiazdka. No. Zdenerwili się, że mieli tylko jedną gwiazdkę szkopy. A, Iliuszy. O. Ciach.
próbowali przez most, to jedną tylko drogę mieli. Południem też się bali przedrzeć. Bo mieliśmy na południu defensywę, a na północy siły atakujące. Cwaniaki mi moździerze zlikwidowali. O no. W sumie tylko jeden. Biedne chłopaki. Łe. Dymu, kurzu. Ja też odciąłem ich z północy, także żeby zabezpieczyć tyły, żeby nas od tyłu nie zaszli, nie? No. Czołg stoi przy rzece. No i coraz bardziej ich spychaliśmy, no. A nie, czy już elefanta mieli, czy jeszcze? Jeszcze. Widać, że szykowali jakąś konkretną broń, bo tym to by nie mogli skórać. O. Stację rozwala. O, rozwaliło stację. Katiuszka. Coraz bardziej ich robimy kocioł. Tutaj ta armata mi nie pasowała, wysłałem szturmowców. Ponią, a ty chyba jeszcze walnąłeś moździerzami, nie? Czy czymś? A, no niszczycie. Ale elefanta mają teraz, widzisz? No, no, no. Ja wysunąłem szturmowców. Później go pochowa. Północ przejęta. Teraz jest pod naszą kontrolą. Tu już mi coś nie pasowało, nie podobało mi się, kurde. Że oni mają elefanta i chyba teraz czy zaraz czołgi wyślę znowu na komputer. A nie, chyba się obronimy. Porzucili jeden czołg. Ale elefant już kurczę niszczył. No, elefant siepał, ja tutaj chyba... No... Ja się spytałem, czy sobie poradzisz. I wycofałem moich. No, wszystkie moje czołgi, bodajże wszystkie, prawie wszystkie, bo jeden obstawiał tam. Wysłałem na północ, żeby się przedarli. Elefant naciera. Musimy się stąd ewakuować! Dobrze, tu szturmowcami obstawiaj, żeby pan ze szreki nie doszły do niszczycieli. A moje chłopaki się przedzierają północą. To nic mi nie zrobiło. No wie. Teraz zaskoczyłem ich, patrzcie, na północy. Widzę nic. Teraz się zdziwi. No troszkę. To im szyki rozwaliło. Jeden za drugi. Jest dwa gotów do bombardowania. Szturmownik potrzebuje celu. Elefant okrążony. Wycofywał go. Próbował. Wrogowi pozostało 300 punktów. Staranowałem go w dupę.
twojego walnąłem te 3-4, poświęciłem chłopaku. No. Podejrzę, że jak Lefant zginął, to już wiesz, mówią, kurde, ostatnia nadzieja poszła. Armatę jeszcze wziąłem. Rozdupcony. Wybuch, koniec. Już nie miał nic. Skopki normalnie popłakali się. Koniec. Polaczki wygrały. Wszystko. No, dobry mecz. Dobry. Dobra, to wyłączam.